Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o tym, jakie moje materiały najbardziej Was denerwują. Zapraszam. Okazuje się mianowicie, że są tematy materiałów, które pomimo tego, że nie wzbudzają jakichś wielkich ilości wyświetleń, to wzbudzają jednak zawsze, niezależnie od ilości wyświetleń, ogromne emocje. Emocje dużo większe niż w przypadku innych materiałów. I dzisiaj postaram się kilka słów na ten temat powiedzieć. Jako punkt odniesienia możemy wziąć chociażby ten trzeci z kolejności, ostatni materiał, czyli polscy heretycy. Spoglądam tutaj na jego statystyki. 24 tysiące wyświetleń, 383 komentarze, 94,6% pozytywnych reakcji na ten materiał i 1130 łapek w górę. A więc jest to taki, powiedzmy, raczej dobry, standardowy materiał. Ten procent 94,6% tych łapek w górę, to jest taki standardowy procent w przypadku trochę bardziej, powiedzmy, kontrowersyjnych tematów, tam gdzie ktoś jest w jakiś sposób krytykowany. Oczywiście no, mogę mówić tylko o naszym szkolnym kanale. Natomiast jeśli porównamy go do kolejnego materiału, czyli tego materiału, czy twoje dziecko porzuci wiarę, jest to materiał, który ma tylko w porównaniu do poprzedniego niespełna 9000 wyświetleń. Natomiast pomimo tego, że ma dużo poniżej, mniej niż 50% tych wyświetleń, tam było 24 w poprzednim materiale, tutaj 9, ilość komentarzy w tych polskich heretykach 383, a tutaj przy tych 9212 komentarzy. A więc już widzimy, że skłania ten temat dużo bardziej do komentowania, pomimo tego, że ten pierwszy jest tematem dosyć kontrowersyjnym. Ilość łapek w górę przy tym komentarzu, przy tym materiale, a propos tego, co sprawia, że dzieci pozostają przy wierze, gdy stają się młodymi dorosłymi, jest to blisko 99%, a więc jest to bardzo duża ilość łapek w górę, a jednak, jeśli chodzi o ilość komentarzy, to będzie tam duża ilość negatywnych komentarzy. I to jest dosyć ciekawe zjawisko, to znaczy jest nieproporcjonalnie dużo komentarzy do ilości osób, które oglądały ten materiał najpierw. Dwa, jest nieproporcjonalnie dużo negatywnych komentarzy do ilości łapek w dół, co świadczy o wyjątkowo dużych emocjach, które takie materiały prowokują. Dlaczego? No bo łapkę można dać tylko jeden raz. Jeśli ktoś ma dwa konta, no to ewentualnie da z tych dwóch kont, ale to jest wszystko, co jest człowiek w stanie zrobić. A komentarze można napisać 30, jeśli ktoś chce. Także jeden człowiek z taką bardzo dużą motywacją do tego, żeby gdzieś tam protestować, jest w stanie napisać wiele komentarzy, no ale tych łapek aż tak dużo nie będzie w stanie dać. I to będzie bardzo, bardzo wyraźne w tym materiale, jak również w tym kolejnym materiale, ale dlaczego? Czyli spotkania z Akwinatą, gdzie ksiądz Piotr Dzierżak przedstawia filozofię tomistyczną. Tam mamy to w zasadzie jeszcze bardziej widoczne, to znaczy mamy niespełna 4000 wyświetleń, a więc jeszcze mniej niż połowa tego, co było w poprzednim materiale, i 171 komentarzy, a więc komentarzy tylko 40 mniej w porównaniu do jego poprzedniego materiału, gdzie wyświetleń jest mniej niż połowa. Ilość łapek w górę w tym filozoficznym materiale to jest 99,6%, a więc tam prawie, że nie ma, można powiedzieć, łapek w dół, a jednak będzie tam dosyć duża ilość krytycznych komentarzy, co pokazuje, że jeszcze bardziej jakby ten proces w tym materiale zaszedł. Dlaczego ja w ogóle o takich rzeczach mówię? Otóż nie chodzi o to, żeby przedstawiać jakieś statystyki kanału, bo jest to dla wszystkich ciekawe, tylko dlatego, żeby dostrzegać, co pewne grupy osób szczególnie denerwuje. Otóż teraz przedstawię kilka takich specyficznych komentarzy związanych właśnie z tymi materiałami, które nam zilustrują, jakby do jakich treści, do jakich przemyśleń te komentarze, te materiały, które zaprezentowałem, będą prowadziły. Zasadniczo jest też obserwacja, którą zrobiłem już dawno,
że materiały, które dotyczą świętego Tomasza z Akwinu, są materiałami, które zawsze mają właśnie taką tendencję. Tam zawsze jest zauważalna tendencja, jeśli chodzi o widzów tych materiałów, że te materiały raczej tam nie wybijają się gdzieś w kosmos, jeśli chodzi o ilość wyświetleń, to nie są takie hity. Natomiast zawsze, pomimo tego, że mają dobry procent tych łapek w górę, pomimo tego, że jakby publiczność ocenia je pozytywnie, to tam zawsze będzie szczególnie dużo ludzi szczególnie podekscytowanych negatywnie. W tych materiałach, które dotyczą świętego Tomasza z Akwinu i podobnie w materiałach, które traktują o tym właśnie o takich środkach wychowawczych, które prowadzą do tego, żeby młody człowiek zachował wiarę. Podobnie było w tym poprzednim materiale, który dotyczył tegoż właśnie tematu. Chyba tytuł to było Dlaczego młodzież traci wiarę. To był taki krótki materiał w zasadzie o modlitwie myślnej, o tym, że trzeba uczyć dzieci modlitwy myślnej. I on też wzbudził jakieś takie właśnie ogromne kontrowersje w komentarzach, w tematach właśnie tak naprawdę mało związanych z samym materiałem. I ja od razu na wstępie powiem, dlaczego uważam, że to jest istotne. No dlatego, że jeśli widzimy, że robiąc coś powodujemy panikę w obozie nieprzyjaciela, to jest to dla nas cenna informacja. Znaczy to, że gdy na przykład przygotowujemy, taka armia przygotowuje jakąś konkretną broń albo ustawia się w jakimś konkretnym szyku, możemy sobie wyobrazić takie barokowe czasy i jakiegoś hetmana, który wyprowadza husarię i gdy tylko ta husaria się pokazuje, to nieprzyjaciel widać, że jego szyki się łamią już na sam widok, że boją się tej husarii, że nie chcą z nią walczyć. No to oczywiście jest to bardzo cenna informacja dla takich dowódców i w zasadzie dla wszystkich walczących, że warto jest tą husarię nie tylko wystawiać, ale nawet po prostu prezentować, gdy się ją ma. Dlatego, że jest to taki czynnik niezwykle skuteczny. I myślę, że ze świętym Tomaszem z Akwinu rzecz ma się podobnie i myślę, że z takimi treściami właśnie wychowawczymi, też zachowując tą, powiedzmy, skalę, sytuacja jest trochę podobna. Jeśli chodzi o świętego Tomasza, to zauważyłem to już dawno, dawno temu, gdy jeszcze nie nagrywałem własnych materiałów tutaj na szkolnym kanale, tylko gdy występowałem w mediach narodowych, później powoli zaczął się ten szkolny kanał, już wtedy rzuciło mi się to w oczy, że jest to zadziwiające. Jak tylko się wspomni o świętym Tomaszu z Akwinu, to od razu pojawia się właśnie tysiąc jakichś różnych zupełnie odjechanych pretensji, komentarzy, zarzutów. Uruchamiają się właśnie jacyś zupełnie dziwni ludzie, jakieś tam świadkowie Jehowy, jakieś tam apokryfy, jakieś nie wiadomo co, po prostu wszystko, ateiści i różnego rodzaju chrześcijańskie sekty, to wszystko nagle jakby się uruchamia. I moim zdaniem może to być wskazówka, która pokazuje, że święty Tomasz jest kluczem do kryzysu. I dlaczego tak jest? Dlaczego na poziomie racjonalnym jest to zupełnie rozumne przyjęcie? No dlatego, że święty Tomasz doskonale zjednoczył rozum z wiarą. To znaczy, jest to ten święty, który tą realistyczną filozofię, czyli taką bardzo racjonalną filozofię, która kieruje się na stworzenie, na rzeczywisty świat, wykorzystał do tego, żeby wyjaśnić teologię. I dlaczego to jest dzisiaj tak bardzo, powiedzmy, że niebezpieczne? Dlatego, że cały taki współczesny, powiedzmy, antykatolicki prąd idzie w tą stronę, żeby oddzielić wiarę tak bardzo, jak się tylko da, od rozumu. To robi zarówno modernizm, jak i większość protestantyzmów, protestanckich sekt, jak również, powiedzmy, ateiści też mają taką tendencję, żeby deklarować nieracjonalność wiary i wyszukiwać jakieś tam, powiedzmy, elementy, które według nich właśnie na tą nieracjonalność wskazują, co niestety nie przeszkadza im jednocześnie w ogóle negować możliwość rozumu do dotarcia do prawdy, czy do rzeczywistości, co jest trochę żenujące, znaczy jest to, powiedzmy, zaskakujące i smutne, że można z jednej strony oskarżać kogoś o nieracjonalność, a z drugiej strony twierdzić, że w sumie to rozum w ogóle nie wiem, czy jest w stanie poznać jakąkolwiek prawdę. No bo jeśli coś takiego mówię, w sumie to nie wiem, czy rozum jest w stanie w ogóle dotrzeć do rzeczywistości, to w ogóle powinienem zamilknąć. No bo jeśli nie wiem, czy docieram do rzeczywistości, to po co w ogóle dalej mówić? Jeśli to ma być wstęp, no nie wiemy dokładnie, jaka jest pewność naszego poznania, ale widzimy to, to i to i to. Widzimy tutaj, że
to w ten i w ten sposób się sprawdza, mamy prawo wyciągnąć taki i taki wniosek. Rozumiemy to jako pewien wstęp, takie zupełnie wstępne założenie, że aha, no musimy być sceptyczni wobec pewnych naszych pierwszych wniosków, musimy wszystkie je badać, weryfikować, musimy nasze zmysłowe poznanie weryfikować później poprzez inne poznania zmysłowe, weryfikowane później również przez rozum. W ten sposób to mamy do czynienia po prostu z takim zdrowym, racjonalnym myśleniem. Natomiast jeśli ktoś z założenia mówi, że nie wiem, czy rozum dociera do rzeczywistości, to tak naprawdę powinien przestać mówić. Ale dlaczego teraz o tym mówię? No chodzi o to, że jakby cały współczesny antykatolicki świat, od modernizmu przez protestanckie sekty po ateizm, robi wszystko, żeby zderacjonalizować wiarę, żeby oderwać te dwie rzeczywistości jak najdalej od siebie. I tutaj ktoś mi zwrócił uwagę, że no właśnie Jan Paweł II przecież starał się właśnie połączyć te dwie rzeczywistości. W pewnym sensie tak, to znaczy w pewnym sensie tutaj Jan Paweł II jeszcze chciał, żeby pozostała pewna harmonia pomiędzy jednym a drugim. Natomiast nie da się tego zrobić, zachowując modernistyczną teologię. Dlatego we współczesnym Kościele, nawet jeśli powiedzmy, że jest taka deklaracja, może się pojawić taka deklaracja, że właśnie rozum i wiara powinny współpracować, to zwykle oznacza to albo taką zupełnie szaloną kapitulację przed pewnymi naukowymi odkryciami w stylu Teilharda de Chardin, albo oznacza tylko taką, powiedzmy, bardzo, bardzo ogólną, modernistyczną kapitulację na zasadzie, no to sprowadźmy religię właśnie bardziej do sfery uczuć i wtedy ona już się nie kłóci z tym rozumem, ale to nie jest pogodzenie wiary z rozumem, to jest po prostu wypchnięcie wiary do sfery uczuć, wepchnięcie ją do sfery, która zupełnie nie jest jej sferą. I właśnie tutaj święty Tomasz doskonale rozwiązuje jako tą sytuację. Poczynając od tego, że święty Tomasz wskazuje na ludzką doskonałość, która zostaje osiągnięta poprzez cnoty, które są we władzach naszej duszy, usprawniają je i które między innymi właśnie usprawniają nasz rozum, które sprawiają, że ten jest skłonny do tego, żeby tą prawdę poznać, żeby tej prawdy szukać i później wiara, która właśnie w rozumie ma przede wszystkim być, która jest tą cnotą, która przede wszystkim w rozumie ma swoją siedzibę i która przede wszystkim rozum udoskonala i później cały ten cudowny opis tej współpracy natury i łaski. Tyle jeśli chodzi o takie, powiedzmy, taki ogólny wstęp co do tego, dlaczego uważam, że te materiały wzbudzają tak wiele negatywnych komentarzy. Ja teraz przytoczę kilka, bo moim zdaniem to jest naprawdę, naprawdę ciekawe. To jest właśnie jak taka analiza tych ruchów, przerażonych ruchów nieprzyjaciela w obliczu tej husarii, która gdzieś tam się na horyzoncie pojawia. A więc w tym materiale właśnie, ale dlaczego? To jest ten ostatni materiał, w którym ksiądz Piotr Dzierczak wyjaśnia tą mistyczną filozofię. Pojawił się na przykład komentarz. Mądry człowiek to by sporo zrozumiał o pochodzeniu religii, kiedy by się dowiedział, że, jak to pokazała nauka, biblijny Eksodus nie miał miejsca, a biblijny Mojżesz nie istniał, a Stary Testament jest tylko anatologią starożytnych tekstów, pierwotnie sporządzonych jako osobne, niezwiązane z sobą rękopisów. I tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. I to jest dłuższy komentarz, który dokładnie takie rzeczy wymienia. Przede wszystkim, czy my widzimy, jak bardzo jedno nie pasuje do drugiego? Z jednej strony mamy zupełnie niebiblijny, w sensie materiał nie traktujący w żaden sposób o Piśmie Świętym. Materiał, który nie komentuje Starego Testamentu. Mamy materiał, ale dlaczego? Czyli ten wykład o filozofii realistycznej, w którym ksiądz Piotr wyjaśnia, czym jest filozofia. Wyjaśnia, czym się ona zajmuje. Wyjaśnia, jaki jest jej cel. Są to rozważania, takie, no, można powiedzieć, dosyć spekulatywne, gdzie oczywiście ksiądz Piotr odnosi się do objawienia w ten czy w inny sposób, natomiast do Starego Testamentu bardzo, bardzo mało. I teraz, co powoduje, że ktoś nagle wpada na pomysł, żeby właśnie pod takim materiałem napisać o tym, że Stary Testament to w ogóle jest nieprawdziwy, bo to jest spisane, to są takie prymitywne teksty zestawione gdzieś tam przez kogoś. Jakby co się w tej głowie dzieje,
że człowiek wpada na pomysł, żeby coś takiego napisać. Moim zdaniem najprostszym wyjaśnieniem jest właśnie pewna panika, że słyszę, że ten ksiądz mówi coś niezwykle rozumnego, że słyszę, że to, co on prezentuje, to jest szalenie niebezpieczne. I dlatego muszę napisać to, co wiem. Nieważne, czy pasuje, czy nie. Ale napiszę to, co wiem, to, co mam najlepsze przeciwko właśnie temu tutaj księdzu i w ogóle wszystkim księżom. Napiszę wszystko, co wiem. To trochę pasuje, bo ten pan pisał bardzo dużo komentarzy właśnie w bardzo różnym stylu. Napiszę wszystko, co wiem, bo co właśnie? Dlatego, że tam na tym wzgórzu pojawia się ta husaria i dlatego te wojska nieprzyjaciela próbują wyciągnąć wszystko, co mają, żeby w jakikolwiek sposób spróbować odeprzeć ten atak. Inny komentarz pod tym samym filmem. Zrozumienie Boga. Każda wiara oparta na grzechu nie jest od Boga. Wolą Boga jest likwidacja kapłaństwa. Tak mówi Słowo Boże. Jak to działa? Poprzez rozwój nauki i ateizację. Bowiem kapłaństwo, religie ogólnie przyczyniają się do oddalenia człowieka od Boga. Wiem, że to, co piszę, jest niewygodne, ale taka jest prawda zapisana w Biblii i wynikająca z czynu Jezusa. Ten komentarz tak na poziomie intelektualnym jest w pewnym sensie rozkoszny. To znaczy, o ile absurd może być w jakimś stopniu rozkosznym, no bo drogą, która prowadzi do upadku religii kapłaństwa, jest ateizacja i to jest prawda zapisana w Biblii, czyli jak wiemy, no w Biblii jest zapisane, że ateizacja jest naturalną drogą do upadku kapłaństwa, które oddziela człowieka od Boga i czego jeszcze nie rozumiecie, moi drodzy, już wiadomo. W Piśmie Świętym jest pełno takich cytatów, które na to najwyraźniej wskazują. No i znowu, moim zdaniem to jest podobny przypadek, to znaczy zupełnie nie o tym jest ten materiał, ale ktoś widzi coś, czego się boi i pisze w byle co by gdzieś tam w jakiś sposób, powiedzmy, że atakowało daną pozycję. Znowu ten użytkownik pisał bardzo dużo komentarzy i właśnie pod tym komentarzem, który teraz zacytowałem, tam wywiązała się jakaś dyskusja, chociaż dyskusja to chyba trochę za dużo powiedziane, bo tam po prostu większość użytkowników, większość uczestników tej dyskusji po prostu rzuca jakieś swoje tezy, włącznie z naszym głównym bohaterem. W każdym razie główny bohater kończy tą dyskusję, to znaczy w tym momencie, w którym nagrywam ten materiał, to ostatni komentarz brzmi to tak. Ten sam użytkownik, który pisał o tej ateizacji, która jest zapisana w Biblii i która ma zniszczyć kapłańskie religie. Po mojej apokalipsie zostało mi to przedstawione. Piotr powiedział do niego: skoro pouczyłeś nas o każdej rzeczy, powiedz nam jeszcze i to, czym jest grzech świata. Zbawca odrzekł: nie istnieje żaden grzech, natomiast wy jesteście tymi, którzy popełniają grzech. Gdy dopuszczacie się czynów odpowiadających naturze rozpusty, a ta nazywa się grzechem. Przed chwilą nie istnieje żaden grzech, ale jednak ta nazywa się grzechem. Dobra. Dlatego dobro weszło pośród was, aż po naturę wszystkich rzeczy, aby przywrócić ją do jej korzenia. Ewangelia Marii Magdaleny. A więc widzimy, że jest tutaj w ogóle jakiś wyższy poziom świadomości, w cudzysłowie wyższy poziom absurdu. Nauka, ateizacja, Pismo Święte, a tu na koniec jeszcze jakieś apokryfy, które są nawet w tym krótkim zdaniu sprzeczne same w sobie, no bo grzech nie istnieje, ale jednak istnieje. Ojej, moim zdaniem te dwa cytaty dosyć dobitnie pokazują, jakby z czym mamy do czynienia. Pamiętamy, że ten materiał to w ogóle nie jest taki materiał, który wychodzi gdzieś tam w szeroką publiczność. W przypadku takich materiałów, które osiągają takie w skali naszego kanału takie kosmiczne wyniki, gdzieś tam wychodzą ponad 100 tysięcy wyświetleń. Oczywiście takie materiały siłą rzeczy prezentowane są jakby nowym widzom. YouTube prezentuje je zupełnie osobom, które nie mają nic wspólnego z tym kanałem i tam bardzo często właśnie pojawia się dużo takich komentarzy właśnie z zupełnie jakby innego końca światopoglądowego końca świata. Natomiast w przypadku takiego materiału, który w tej chwili ma jakieś 4000 wyświetleń, czyli to są praktycznie tylko subskrybenci kanału, plus właśnie jeszcze kilka osób. Taki materiał, który ma 99,6% tych pozytywnych ocen, czyli tam praktycznie nikt nie stwierdził, że mu się ten materiał nie podoba. Właśnie pod takim materiałem, który właśnie jest niszowy zupełnie, który nie dociera do jakichś szerokich mas, właśnie tam tworzy się taka mega dyskusja z jakimiś właśnie zupełnie paradoksalnymi tezami, których ludzie bronią później w 20 komentarzach i wypisują właśnie tego typu rzeczy. Moim zdaniem to jest naprawdę bardzo cenne, to znaczy pokazuje nam to właśnie, że Święty Tomasz to jest jak taka husaria w tym, powiedzmy, w takiej naszej barokowej wojnie. Przejdźmy teraz jeszcze do materiału, czy twoje dziecko porzuci wiarę. Otóż jak się okazuje,
pokazuje, tego typu materiały również wzbudzają ogromne emocje i wydaje się, że właśnie wzbudzają one panikę we wszystkich środowiskach, które w jakiś sposób, powiedzmy, uważają się za antykatolickie. Otóż zaczniemy od komentarza. Czynnik pierwszy, czyli tam podałem te trzy czynniki. Pierwszy to było harmonijne życie rodzinne, jako ten czynnik, który sprawia, że duża część młodych ludzi pozostaje praktykującymi, wierzącymi katolikami. Pierwszy czynnik, harmonijne życie w domu rodzinnym. Czynnik pierwszy, oczywiście. Ponadto harmonijne domowe życie rodziny Hindusów powoduje pozostanie dzieci wiernymi prawdziwości objawień hinduskich bogów. I dla mnie taki komentarz jest bardzo ciekawym materiałem do takich studiów, powiedzmy, że w cudzysłowie, do studium psychologicznego przypadku. To jest moim zdaniem trochę tak, jakbym nagrywał materiał o tym, jak wymienić, nie wiem, żarówkę w Toyocie, tak, w lampie przedniej. Nagrywałem materiał na ten temat, że właśnie w Toyocie to działa tak, że tutaj trzeba zdjąć taką pokrywę i tam wtedy dostać się do żarówki. A ktoś pisze, no oczywiście, w Mercedesie to działa przecież tak samo. I traktuje to jako rodzaj zarzutu, że to nieprawda, albo że to nieprawda. I właśnie, traktuje to jako co? Moim zdaniem ten komentarz, czy wnioskując też z innych rzeczy, które ten autor pisze, bo tam jest jego komentarze znowu 30, tak na oko, pod tym materiałem, chyba nawet więcej. Moim zdaniem tak naprawdę autor chce dowieść tego, że tak, pozostając w naszym przykładzie z Toyotą, że Toyota wcale nie jest lepsza od Mercedesa. Tylko że ten materiał w ogóle nie jest o tym. Tak? Tutaj w ogóle nie traktujemy w tym materiale, dlaczego religia katolicka jest religią prawdziwą. Pod takim materiałem mamy całą playlistę Obrona wiary. Tam jest mnóstwo materiałów, które właśnie o tym traktują. Pod takimi materiałami ma to sens, żeby właśnie dyskutować, czy religia katolicka faktycznie jest lepsza od innych wyznań, czy faktycznie jest religią prawdziwą. No tam to ma sens. Tak? I wtedy mamy jakieś argumenty, znajdujemy kontrargumenty, odpowiadamy na nie albo nie. No i to jest wtedy racjonalna dyskusja. Natomiast w tym momencie, kiedy nagrywam materiał, w którym przekazuje katolickim rodzinom, co statystycznie wpływa na to, że ich dzieci pozostaną przy wierze, co, jak statystyka pokazuje, sprzyja temu, żeby dzieci pozostały w wierze, no to wtedy taki komentarz po prostu zupełnie nie ma sensu. I moim zdaniem jest wynikiem właśnie takiej paniki. Na zasadzie, ale ja muszę pokazać, że katolicyzm nie jest niczym wyjątkowym. Właśnie teraz, właśnie tutaj. I dlatego to tak samo u Hindusów też działa. Wydaje mi się, że w tym stylu były też inne komentarze pod tym materiałem i muszę powiedzieć, że jest to dla mnie dosyć zaskakujące, że właśnie w takim momencie, właśnie pod takim materiałem, takim bardzo praktycznym, wskazówki można powiedzieć dla właśnie katolickich, tradycyjnych rodzin, co jest istotne, że właśnie tam taki człowiek postrzega to jako istotne, żeby pokazać, nie, to w ogóle nie jest wyjątkowe, ta Toyota wcale nie jest wyjątkowa, nie. W Mercedesie to też tak działa, u Hindusów to też tak samo zadziała. No oczywiście, że harmonijne życie rodzinne jest czymś tak ogólnym, czymś tak prostym, jakby można powiedzieć, prostym w sensie tak zasadniczym, tak fundamentalnym, że jest oczywiste, że człowiek, który wychodzi ze środowiska, z domu rodzinnego, w którym było takie harmonijne życie rodzinne, to będzie bardziej skłonny do tego, żeby przejąć ten sposób życia, który był prezentowany przez jego rodziców. No to jest zupełnie naturalne. To jeszcze nic nie mówi o prawdziwości albo nieprawdziwości, powiedzmy, tej postawy, którą rodzice prezentowali, może wskazywać na pewną prawdziwość tych poglądów, jeśli one potrafiły ich tak uformować, natomiast tylko tak bardzo, bardzo pośrednio. Może wskazywać po prostu też na ich taką osobistą cnotę, na ich osobistą szlachetność charakteru, a niekoniecznie na tą prawdziwość poglądów. Natomiast moim zdaniem znowu jest to obraz pewnej paniki. O, muszę napisać, muszę pokazać właśnie, że to nieprawda, że w sensie, że to nieprawda, że katolicyzm nie jest niczym wyjątkowym. W podobnym duchu komentarz. Z pewnym jednak zaskoczeniem stwierdziłem, że te trzy filary w identyczny sposób wprowadzają w życie na przykład świadkowie Jehowy. To jest dokładnie, powiedzmy, zasadniczo ten sam typ argumentu, natomiast zwróciłbym na to uwagę, że jednak u świadków Jehowy nie wiem, czy nie jest to rzucone na wiatr. To znaczy, ja nigdy nie słyszałem o ich własnych, prywatnych szkołach. Być może są. No, ja nigdy o takich nie słyszałem. Natomiast jeśli je posiadają, to na pewno nie uczą w nich klasycznej filozofii. A jaka jest różnica kluczowa?
Dlatego, że klasyczna filozofia uczy człowieka racjonalnego myślenia. A więc katolicka edukacja jest zupełnie czymś innym niż indoktrynacja. Czyli to może być człowiekowi, który nigdy nie skosztował prawdziwie katolickiej edukacji, może to nie być oczywiste, bo jeśli skosztował właśnie tylko takiej współczesnej, która nie jest nawet, jest mega nieudolną indoktrynacją, powiedzmy w ten sposób, no to może być to, w to trudno uwierzyć, ale prawdziwa katolicka edukacja, która bazuje na prawdziwej, realistycznej filozofii, ona jest bardzo racjonalna, czyli właśnie uczy człowieka weryfikowania tez i wskazuje na to, co jest racjonalne, a co nie jest racjonalne, uczy go używania rozumu, stara się wyrobić w nim roztropność. I oczywiście, że taka katolicka edukacja wskazuje, dlaczego katolicka wiara jest prawdziwa i dlaczego właśnie to jest roztropne, ale nie wskazuje w ten sposób, że aha, to musisz w to wierzyć, w ten i w ten sposób, tutaj i to i tyle i nie wolno zadawać żadnych pytań. Tylko właśnie daje wszystkie narzędzia do tego, żeby ten człowiek był w stanie odróżnić prawdę od fałszu. I to jest kluczowa różnica, a więc tego rodzaju komentarze mogą, znaczy materialnie są manipulujące. Podejrzewam, że tutaj autor akurat nie miał złych intencji. Tak się spodziewam, wnioskując po innych komentarzach tego autora. I w podobnym duchu. Ciekawe wnioski z badania. Pokrywają się z podobnym badaniem organizacji religijnej w Birmingham, co sprawia, że młodzi muzułmanie pozostają przy świętej wierze proroka. Okazało się, że 33% to silna rodzina muzułmańska i miłość i szacunek rodziców do siebie w wierze, 33% to uczęszczanie do szkoły religijnej, w której islam jest podstawą wykładów, a nauczyciele są praktykującymi wyznawcami proroka, 33% to towarzystwo innych młodych, oddanych muzułmanów z Bogiem. A więc jestem ciekaw, czy faktycznie takie badania przeprowadzono i czy faktycznie wyszły im dokładnie takie same wyniki, bo nie wiem do końca, czy jest to tutaj tylko tak po prostu rzucone, natomiast byłbym w stanie w to uwierzyć, że zasadniczo te wyniki wychodzą podobnie, bo wydaje mi się, że mówimy tutaj o takim naprawdę bardzo podstawowym poziomie, który jeszcze nic nie mówi o samej prawdziwości danej wiary, czyli harmonijne życie rodzinne, później szkoła, która w jakiś sposób utwierdza w tym, w tej wierze i towarzystwo współwyznawców, oczywiście, że to będzie utwierdzało. Natomiast jeszcze raz wracam do tego, co mówiłem przy Świadkach Jehowy. Jest ogromna różnica, to znaczy taka islamska szkoła, w której Koran jest przedstawiony jako źródło objawienia, który z zasady nie może być w żaden sposób krytycznie rozważany. Nie można w żaden sposób krytycznie, w sensie naukowo po prostu, tak? To znaczy krytycznie w sensie, że nawet nie może być krytykowany, to tam nawet nie można sobie zadawać pytań, co dokładnie, w jaki sposób zostało napisane, jak to miało być. Samo poddawanie, nie poddawanie nawet wątpliwości, samo badanie Koranu już jest traktowane jako utrata wiary. A więc znowu to jest zupełnie co innego. To jest ideologia, która jest przekazywana w takiej islamskiej szkole. Natomiast gdy mówimy o tradycyjnej katolickiej edukacji, człowiek dostaje tam wszystkie te narzędzia, które są potrzebne, żeby odróżnił prawdę od fałszu. I pomimo tego, że jest to bardzo wyraźnie ukierunkowane właśnie na katolickie objawienie, które po prostu jest prawdą, to nie jest to tylko i wyłącznie uformowanie w tych poglądach, tylko jednocześnie jest to utworzenie, wyrobienie w tym człowieku zdolności wewnętrznej, tej rozumowej zdolności do odróżnienia jednego od drugiego. I to jest kluczowe, bo to sprawia, że katolicka edukacja, gdy jest prawdziwie katolicką edukacją, jest czymś zupełnie innym od tego, o czym tutaj mówimy. Swoją drogą myślę, że gdyby Europa była Europą, czyli gdyby faktycznie żyła w cywilizacji łacińskiej, to myślę, że moglibyśmy ogromną część tych muzułmanów nawrócić, nawet tych, którzy powiedzmy, że tutaj podpadają właśnie w taką kategorię tych stuprocentowych muzułmanów, czyli tych, którzy spełnili wszystkie te trzy warunki. Dlatego, że jeśli faktycznie ich rozwój przebiegał harmonijnie, zakładając, że właśnie powiedzmy ich naturalne władze duszy rozwinęły się dobrze i jeśli by mieli możliwość skontaktować się faktycznie z prawdą, co jest dzisiaj trudne, bo Kościół katolicki tej prawdy w praktyce nie głosi, już na pewno nie wobec innowierców. Jeśli byłoby to możliwe, to myślę, że naprawdę tych nawróceń byłoby bardzo, bardzo dużo. No ale był jeszcze szereg zupełnie innych komentarzy, które również chciałbym skomentować. Mianowicie komentarze w stylu
To wszystko brzmi, jakby determinować cudzą wiarę poprzez stwarzanie komuś mniej lub bardziej odpowiednich warunków. Czy w tym jest jeszcze miejsce na wolną wolę, swoją drogą wojną wolę, ale chyba miała być wolną wolę, i stworzenie przez Stwórcę wszystkim równych szans na zbawienie? Albo jednak nie uważa ksiądz, że to nie ma większego sensu, gdy wiara nie jest świadomym, samodzielnym wyborem pójścia za Bogiem, a jedynie jest wynikiem dobrego środowiska? Ja naprawdę, jak czytam takie komentarze, to trochę wątpię w rozum i godność człowieka. Przepraszam, ale trochę tak. Moi drodzy, statystyka nie odbiera nikomu wolności. A więc, i naprawdę jestem trochę zażenowany, że muszę takie rzeczy tłumaczyć. A więc człowiek podejmuje wolny i świadomy wybór. Na przykład człowiek idzie do sklepu i kupuje jakiś produkt. Później jakiś urząd statystyczny robi badanie i na przykład wskazuje, że młodzież, która nie wiem, korzysta dużo ze smartfonów, kupuje taki i taki produkt. Na przykład młodzież, która korzysta dużo z Facebooka, kupuje taki i taki produkt. A młodzież, która korzysta bardziej z Instagrama, na przykład kupuje taki i taki produkt. Być może on jest tam bardziej reklamowany, być może to jakoś tam, powiedzmy, tak do siebie wewnętrznie pasuje. No i wniosek, który trzeba wyciągnąć, jest z tego taki, że to nie są wolne wybory. Nie, absolutnie. To determinizm. Po prostu nie da się inaczej. No nie, każdy z nich podjął jakiś wolny i świadomy wybór. No raczej nie był zahipnotyzowany, tak? Tylko po prostu kupił z jakiegoś powodu. Coś go tam przekonało, coś go skłoniło i zdecydował w ten czy w inny sposób. Tak samo jak, nie wiem, wybory polityczne. Można prowadzić statystykę, która wskazuje na to, że ludzie z większych miast raczej głosują tak, a ludzie z mniejszych miejscowości raczej głosują tak. I czy teraz to znaczy, że urodzenie się w większym mieście determinuje mnie, żeby zagłosować tak, a urodzenie w mniejszej miejscowości determinuje mnie, żeby zagłosować inaczej? Po prostu nie da się inaczej. Nie, koniec. Ludzie, przecież no moim zdaniem to jest ewidentne, że nie mówimy tutaj o żadnym determinizmie. Mówimy tutaj o warunkach, które sprzyjają pozostaniu w tym człowiek został wychowany. To nie zmienia faktu, że każda ta decyzja będzie świadoma i dobrowolna. I nie zmienia to faktu, że będą też przypadki takiego człowieka, który otrzymał, powiedzmy, że zewnętrznie rzecz biorąc wszystko, co może mu pomóc wybrać tą właściwą drogę, ale jednak on zdecyduje inaczej. Oczywiście, że on ma wolną wolę, ale żyjąc w społeczeństwie, jak najbardziej mamy wpływ na tych, którzy nas otaczają. Jak najbardziej możemy im pomóc do dobrego albo im w tym przeszkadzać. I teraz taka statystyka może pomóc w tym, żebyśmy wiedzieli, czym jesteśmy w stanie pomagać naszym bliźnim, w tym w konkretnym przypadku młodzieży, w jaki sposób postępując pomagamy jej w tym, żeby rozpoznała prawdę i żeby miała siłę, żeby zgodnie z tą prawdą ułożyć swoje życie. Możemy w tym pomóc, możemy w tym przeszkadzać. Każdy otrzyma wewnętrznie tą łaskę, która jest w jego konkretnym przypadku potrzebna do zbawienia. I to oczywiście nie przekłada się teraz tak, że jak człowiek otrzyma wszystkie te trzy punkty, to na pewno pójdzie do nieba. Pozostał przy wierze i na pewno pójdzie do nieba. A ten, który odpada od wiary, przestaje praktykować w swojej wczesnej dorosłości, też na pewno nie jest tak, że na pewno pójdzie do piekła. Tak wspominałem o tym, że tutaj te osoby dosyć często się nawracają, jeśli jako dziecko otrzymały, powiedzmy, że dobrą katolicką formację, to nawet po takim okresie buntu bardzo często wracają. Więc Pan Bóg na tym swoim wewnętrznym poziomie każdemu daje tą łaskę, która jest potrzebna do zbawienia. My na naszym takim bardziej zewnętrznym poziomie możemy ułatwiać lub utrudniać. Możemy ułatwiać poprzez stworzenie harmonijnych warunków w życiu rodzinnym, poprzez wysłanie młodego człowieka do szkoły, która będzie rozwijała władzę jego duszy, umożliwiała mu rozpoznanie prawdy, odróżnienie prawdy od fałszu. Możemy ułatwiać mu, raczej promując takie towarzystwo, które będzie raczej go popychało w dobrą stronę, a nie na przykład popychało go gdzieś w stronę jakichś nałogów, które bardzo później utrudniają znalezienie w sobie siły, żeby faktycznie walczyć o prawdę. A więc zupełnie jedno nie ma z drugim nic wspólnego. W sensie zewnętrzne czynniki i ich wpływ na później zachowania człowieka nie mają nic wspólnego z odebraniem wolnej woli. Jest to po prostu stwarzanie pewnych okoliczności, które przynoszą pewne skutki. To nie oznacza, że one doprowadzą człowieka na pewno do nieba i bynajmniej nie oznacza to, że wartość takiego uczynku jest
jakaś mniej wartościowa, bo to nie było dobrowolne. No nie, jeśli właśnie w tym procesie, o którym tutaj mówiłem, w tym trzystopniowym procesie, jeśli to polega na tym, że harmonijne życie rodzinne sprawi, że ten człowiek będzie mógł się dobrze rozwijać, że nie będzie musiał tam toczyć tych wewnętrznych walk związanych właśnie z takim kryzysem w związku z tym, że tutaj gdzieś tam ta rodzina się usypie cały czas, jeśli później w szkole jego rozum dostanie odpowiednie narzędzia do tego, żeby odróżniać prawdę od fałszu, jeśli towarzystwo nie wpycha go w jakieś bagno, a tylko dobrze spędza czas, to my nie determinujemy go w jakiś konkretny wybór. My po prostu stwarzamy człowieka, który jest wolnym i silnym człowiekiem. Jeśli jednocześnie prezentujemy mu prawdę, mówimy, zobacz, to, tak, to jest prawda dlatego i dlatego, no to oczywiście, że stwarzamy mu doskonałe okoliczności, żeby za tą prawdą pójść. Ale to nie jest w żaden sposób odebraniem wolności, wręcz przeciwnie. On staje się wolnym człowiekiem dzięki temu, że nad sobą panuje, dzięki temu, że dobrze się rozwinął, że swoje umiejętności dobrze rozwinął, że nie zmarnował czasu najpierw na walkę z jakimiś tam nieuporządkowanymi emocjami w związku z dysharmonią w rodzinie, że nie zmarnował czasu na walkę w szkole z jakimś bzdurnym systemem, że później nie zmarnował czasu na jakieś nałogi i używki z wątpliwym towarzystwem, tylko właśnie wykorzystał to wszystko na swój rozwój. Dzięki temu będzie wolnym człowiekiem, który panuje nad swoimi emocjami, który jest w stanie za tym, co rozum rozpoznał jako prawdziwe, podążyć. A więc jeszcze raz pamiętajmy, że święty Tomasz z Akwinu to jest prawdziwie taka husaria, której lękają się nieprzyjaciele. Tym bardziej zachęcam do tego, żeby słuchać tych wykładów księdza Piotra Dzierżaka, żeby świętego Tomasza poznawać, a jeśli chodzi tutaj o nasze polskie podwórko, to naprawdę zachęcam do lektury ojca Woronieckiego. Jak już mówiłem wielokrotnie, to jest taki święty Tomasz, po naszemu, taki nasz polski święty Tomasz. Naprawdę zachęcam do, jeśli ktoś jeszcze nie słuchał tego materiału o świętym Tomaszu, tych ostatnich, czyli wiedza, wiara, mądrość i ten ostatni, ale dlaczego? Wkrótce też ukaże się już pewnie kolejny wykład z tego cyklu, a więc zachęcam bardzo do słuchania, udostępniania tychże materiałów. Niech idą w świat i niech straszą nieprzyjaciela. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.